Siemanko, z góry was przepraszam za dubstepowy bas w tle mikrofonu, ale coś się zrąbało i niestety przez ten odcinek i odcinek z drugiej gry będzie bas przez cały mikrofon, więc mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Cześć, siemanko, witam was, ja jestem Maciek, a to jest pierwszy odcinek Let's Play Skyrim. No tak, w końcu się doczekaliście, prawda? No, dlatego, cóż, ta seria zapoczątkowała wielką serię. Chociaż w sumie nie, mylę się w słowach. Chciałem powiedzieć, że muszę sobie ściszyć grę, bo kurczę się gubię w to, co powiedziałem. Jeszcze raz. Chciałem powiedzieć, że seria z Devil May Cry 4 niechcący się przerwała, a właściwie niechcący, bo straciłem save, a na razie nie mam nagrywarki i nie mam jak czytać płyty, wiecie, instalacyjnej, a miałem formata. Robiłem formata i po prostu nic nie mam, no coś tam mam już, ale jednak tej gry nie mam. I niestety, kurczę, save wiadomo, że się stracił, no już tam nie mówię, że już o tych... no, tych logo, tam wiecie, te wszystkie takie rzeczy, takie podrzędne, co takie na przykład ikonka, czy co, takie różne rzeczy, takie obrazki, takie coś zawsze mogę jeszcze raz zrobić, to akurat nie jest żaden problem, ale kurczę, właśnie najgorzej z tym save'em, ale tak czy siak, wcześniej czy później zainstaluję znowu, dojdę sam do tego levelu, tam te punkty, no to tam wiadomo, że inne będą. I okej, więc zaczynamy tutaj naszą serię tak jakby awaryjną, a ta seria będzie dosyć duża. I jeszcze co wam powiem, zacznę drugą serię zaraz po tym odcinku, bo właśnie to będzie taka jakby serię na przeprosiny. W sensie, że będę prowadził dwie serie, znaczy serię z dwóch gier jednocześnie, czyli raz odcinek z tej gry, raz odcinek z tej gry. Ale nie powiem, jaka będzie druga gra. Przekonacie się, jak wyjdzie pierwszy odcinek. Nawet nie będę nic wstawiał na Facebooku. Znaczy, po prostu wstawię link do odcinka na Facebooku. Także widzicie, że tutaj od razu zacząłem, kurczę, wcisnąłem kontynuuj, bo wiedziałem, że od tego momentu się zaczyna gra, tylko nie wiem, jak wygląda moja postać. I to jest właśnie troszkę mankament, ale myślę, że moja postać wygląda jakoś normalnie. Znając moją popieprzoną, kurczę, wyobraźnię, raczej wątpię, ale zobaczymy. Dobra, chodź tu, Raylo, tak. I oczywiście gram na Xboxie, jak zauważyliście, jest gra po angielsku, bo niestety gra, znaczy, Skyrim na... Nie jestem pewien, czy Skyrim po polsku jest na Xboxa. Wiem, że jest jakaś tam spiracona wersja na Xboxa, jakaś tam specjalna, że... Znaczy, nie wiem, czy jakaś tam, że po polsku jest, ktoś tam jakiś Polak zrobił. Ale ja za takim, kurde, no, nie za bardzo. No mam Skyrim na kompie, jest po polsku, ale nawet nie wiecie, jak mi strasznie, kurczę, wygodnie jest grać w Skyrima na padzie, a na klawiaturze jest po prostu tragicznie. Może nie jest najgorzej, ale jest strasznie źle, jak się ja przyzwyczaiłem tak za bardzo, bardzo, bardzo przyzwyczaiłem się, bardzo długo grałem w Skyrima na Xboxie, no i teraz mam właśnie tak troszkę przerąbane, jeśli chodzi o komputer, bo nie mam pada o Xboxa. Ale tak czy siak, okej. Więc, jeśli chodzi jeszcze o dodatkowe informacje co do... Jeśli chodzi o serię Skyrim, no to będzie tak, że... Nie będę, wiecie, kończę odcinek, nic nie robię podczas grania offline, czyli nie nagrywania. I potem, wiecie, kontynuuję wszystko ten. Tylko po prostu przejdę sobie jeden odcinek, coś tam porobię w grze, coś tam podekspię, coś tam zrobię jakieś takie mniej ważne, mniej fajne, no, questy, czy coś takiego. I dopiero po jakimś czasie zacznę właśnie nagrywać drugi odcinek, trzeci odcinek, no wiecie, o co chodzi, takie ekspienie, no bo tak, żeby ekspić tak od razu, od drugiego odcinka, od zera właściwie, to by było troszkę strasznie długo by to trwało, a nie chcę, żeby to trwało miliard odcinków, więc jednak wiecie, mam nadzieję, że rozumiecie, a na pewno rozumiecie. I oczywiście teraz, kurde, jeszcze nie mogę zobaczyć, jak wyglądam. Dobra, wybieram Raylofa, bo jakoś tak
jakoś tak, kurczę, mam bardziej zaufanie do rebeliantów niż do, kurczę, imperialistów. Nienawidzę imperialistów, chociaż, kurczę, Darth Vader i te sprawy są zajebiste. Ale jednak, kurczę, w Skyrimie jednak wolę rebeliantów. Jednak wolę buntowników, więc spoko. Dobra. Tak, mamy level pierwszy. No i co mogę powiedzieć o tym? Jeszcze... Aha, już właśnie teraz, za chwilkę się dowiemy, jak będzie wyglądać nasza postać. I kurczę, zastanawiam się właśnie, jak... Jaką postać zrobić? Gdzie jest Raylove? O, jest, dobra. Jaką postać zrobić, w sensie na co? Czy zrobić magika, takiego 100% magika, że nie ma żadnego łuku, miecza, tylko sama magia? Czy zrobić takiego wojownika, tak ciężka zbroja, taki topór, coś takiego, wiecie, coś takiego? Czy po prostu zrobić łucznika, czy jakąś hybrydę? Ja najbardziej jestem nastawiony na tarczownika, czyli po prostu lekka zbroja, albo średnia zbroja, łuk, tarcza, miecz albo topór. Okej, zaraz, teraz zobaczymy. I takie różne rzeczy. Aha, czyli jesteśmy Nordem, więc akurat pasuje do mojej klasy. Dobra, i co jest po prostu zarąbistą rzeczą i różnicą między kompem a konsolami, jest to, że tutaj można od razu sobie założyć, a na kompie trzeba to najpierw wziąć do ekwipunku, a potem wcisnąć, żeby, wiecie, żeby użyć. A tutaj można od razu założyć. I to mi się bardzo podoba. Dobra, więc zgłaśniam sobie grę. Podgłaśniam sobie grę. No i okej. I zaczynamy grać. Mamy tutaj oczywiście nasz topór. Więc okej. No dobra. O, tam słyszymy smoka. Okej. O, już widzimy imperialistów. Więc jednak szykuje się nasza pierwsza wielka walka. Dobra. Rzucamy się! Bum! Proszę bardzo. Nie ma. Co się tak bronisz? Bum, proszę bardzo. I ty, imperialisto, tak samo. No, i świetnie. I w sumie imperialiści mają lepszy armor, jak widzicie tutaj na dole, armor rating, coś tam więcej jednak jest, więc ja to będę nosił, ale no tak na początek będę to nosił, a potem się zobaczy. Oczywiście to też wezmę. Co ty robiłeś, Raylove? Ciężki armor też wezmę, żeby po prostu sprzedać potem, bo jednak kasa też będzie troszkę potrzebna, więc wiecie. Dobra, mam klucz? Mam klucz, okej. Okay. Wziąłem klucz. Spoko. Dobra. No tak, czyli teraz po prostu musimy uciec z tych lochów. No i tutaj pamiętam, że jednak będą jeszcze imperialiści, więc... Walczymy! Oczywiście mamy... O! Jeszcze jeden tutaj będzie. O, proszę bardzo. I bum! Stamina low! Mamy niską... Wow! Pięknie! Pięknie! Spoko. Dobra. W sumie troszkę mogliby poprawić to, ten moment, bo tutaj w sumie ci imperialiści wzięli mnie za Stormcloaka, a przecież wiadomo, że jestem teraz w zbroi imperialisty i Raylove jeszcze, ale no, Raylove jeszcze gdzieś tutaj był, a ja już byłem tutaj i oni mnie zaatakowali, więc nie wiem, po prostu no wiadomo, że niedociągnięcie gry, ale po prostu wiadomo, że oni są oskryptowani automatycznie, żeby mnie zaatakować. Ale no wiadomo, no czego oczekiwać po takiej grze, no po takiej grze, po wspaniałej grze jednak, ale no po prostu jeszcze nie te czasy, jeszcze nie taka sztuczna inteligencja. Inteligencja, dobra, jeszcze tutaj coś sobie weźmiemy. Dan? Nie Dan, czekaj, no nie jestem Dan, tylko chcę ziemniaki. Tu jest empty akurat. Basket, no fuck, kurde, no właśnie tego nie chcę, takich rzeczy nie chcę, misk, basket, takich rzeczy nie chcę. Dobra. Ale kurczę, wygodnie się steruje tym. Dobra, mamy tutaj, kurde, o, ty zabiłeś Stormcloaka, tak? Torturer assistant. Pięknie, ale mu obciąłem twarz.
Kurczę, ja mam topór, a chciałem miecz. Ale w sumie dla mnie to bez różnicy. Patrzcie, jaka morda. Zabiliśmy imperialistę. To znaczy tego, emperora. On nie ma nic takiego ciekawego. Ty coś miałeś? Tutaj. Nic, mace tylko. I wielki miecz. Nie, raczej nie. Ja tylko sobie wezmę tarczę. Dobra, może być topór. Może być topór, tylko wezmę sobie jeszcze tarczę. Kurczę, to jednak muszę... Kurde, muszę się przyzwyczaić do tego sterowania. To jednak muszę wziąć w taki sposób, czyli... Tak, okej. Okay. Dobra, już mamy tarczę. I spoko. Dobra, jeszcze jednak tutaj sobie otworzymy to. Tak, tak, wiem... Oj. Lockpicking jeszcze muszę się... Oj. Lockpicking jednak warto się nauczyć, nawet jeśli nie jesteśmy złodziejem. Uff, no właśnie, kurde. Lockpicking zawsze się przydaje. Oh, fuck. Co to takie trudne? Lockpicking zawsze się przydaje, nawet jak właśnie nie jesteśmy... No co jest? Widzicie to? A, okej, dobra, myślałem, że w drugą stronę tak po... Okej, to też możemy sobie wziąć, tego też rozbierzemy i sprzedamy to wszystko, bo jednak... Hajsik się przyda w tej grze, żeby kupować jakieś, nie wiem... W sumie ja zawsze zbierałem hajs w tej grze, żeby tylko kupić sobie dom w centrum Skyrima. Ale to potem. Dobra, bone meal mnie nie interesuje, bo nie będę się bawił w alchemię, bo i tak nie wiem, nie znam receptur, ale gold się zawsze przyda. Gold się zawsze przyda. Okej. Okay. Nie pamiętam, żeby coś ciekawego było, więc sobie coś się troszkę zespintujemy. Aha, czyli jednak tutaj będą imperialiści jeszcze, okej. Okay. Dobra, więc tutaj może być pierwsze... Właśnie tu będzie pierwszy łuk. I z łuku będę korzystał. Tak, z łuku będę korzystał. Nie będę brał tych łuków od tych imperialistów, bo Railov mi prawdopodobnie da, ale jednak... Strzały się zawsze przydadzą. Tutaj zawsze mogę ogniem, magią tutaj, wiecie, podpalić ich, ale jednak magii nie chcę. Magii nie chcę, bo jak zacząłem grać magiem, jak wziąłem sobie maga, tak w 100% maga, nie robiłem żadnych mieczy, tylko zero armora, tylko wiecie, te szaty i w ogóle... O ty! A ty skąd się wziąłeś? Nigdy cię nie widziałem z ciężką zbroją tutaj. No dobra. No i właśnie... Potem, jak były te, no, na tych wzgórzach te wszystkie, wiecie, te krzyki, to tam zamiast smoka był taki mag i on był strasznie mocny i nie mogłem sobie z nim poradzić. I zawsze było tak. Zawsze było tak, że kurczę, właśnie, oni tam są i nie ma smoka. Albo był i smok, i ten mag, więc kurczę, no, w każdym razie nie, no. Ta gra ma strasznie wielki potencjał. Zawsze, kurczę, jak zaczynam nową grę, to zawsze coś innego robię, zawsze do kogoś innego dołączę. Jako mag można dołączyć na przykład... Tak, tak, wiemy, Railov, wiemy. Można dołączyć właśnie do tych magów tam w takiej górze do uczonych czy coś tam. Ja pierdzielę, no naprawdę ta gra, a właściwie seria gier jest naprawdę wspaniała. Tak samo Oblivion, tak samo Morrowind. I w ogóle słyszeliście o Morrowindzie, że ma być zremakowany na silniku Skyrima. To jest po prostu, jak ja zobaczyłem jakiś tam... Znaczy nie trailer, tylko making of. To po prostu ja pierdzielę. W 100% pozytyw. Chciałem się zapisać do voice actingu, ale jednak ja nie jestem... Znaczy nie chciałem, tylko tak wpadłem na pomysł. Kurczę, zapisać się do voice actingu tam, na casting? Nie, w sumie, z drugiej strony tak sobie pomyślałem, nie, no kurczę, nie mam... Po pierwsze, nie lubię... Znaczy nie lubię. Ej, nie dałeś mi łuku, kretynie, idioto. A no tak, bo on mi dał łuk dopiero tam. Nie, dobra, to ja się cofam, chociaż... A, dobra, już za późno. Dobra. I tak sobie pomyślałem, kurczę, po pierwsze nie potrafię tak biegle mówić po angielsku, nie mam akcentu i w ogóle, chociaż akcent taki specjalny mógłby być, jak na przykład Kajitma czy coś takiego. Ale jednak no z drugiej strony, kurczę, potem sobie pomyślałem, że kurde, mógłbym zrobić soundtrack do tej gry, bo jednak z muzyką, nie tylko z elektroniczną i rockową, ale jednak z taką właśnie bardziej spokojną, klasyczną,
też mam troszkę do czynienia, więc... Dobra. Też mam troszkę do czynienia, więc kurczę, tak sobie pomyślałem, kurczę, mógłbym to zrobić, ale z drugiej strony pomyślałem, kurde, no nie poradzę sobie, zrobię jakiś projekt, potem stracę wenę, zrobię połowę, oni będą na mnie wkurzeni i będę na czarnej liście Morrowinda. Nie no, może jeszcze coś zrobię, nie mam pojęcia. W każdym razie możecie sobie właśnie wpisać gdzieś tam w Google'ach na przykład Morrowind Skyrim Engine i na pewno wyskoczy wam ten projekt, bo ja nie pamiętam nazwy tego. Teraz sobie weźmiemy te wina. Dobra, ja nie będę się snikał, przecież jestem wojownikiem, więc możemy sobie nią zabić, bo to akurat jest ją zabić. Dobra. Bear Claws, Bear Belt. No i wy możecie sobie tam, jeśli kogoś z was interesuje takie coś jak voice acting, casting do voice actingu, albo właśnie muzyka, albo właśnie jakieś teksturki, czy modelowanie, to właśnie możecie sobie się zapisać, tylko po prostu, no nie podam wam teraz linka czy coś, musicie sami poszukać, ale wiecie o co chodzi, więc na pewno znajdziecie, na 100% znajdziecie, na YouTubie też jest, więc spokojnie sobie do tego dojdziecie, ja tylko wam daję informacje, o ile... Znaczy tylko tym, którzy o tym jeszcze nie wiedzieli. Także spoko. Dobra, idziemy do wychodzimy z wielkiej wagajny. No i wyszliśmy. I co my tu mamy? Many of Skyrim's waterways are welcome to Slaughter. Are home to Slaughterfish, whose razor sharp teeth can have claimed the leaves or many careless swimmers. Oj, niebezpieczna ta rybka jest. Patrzcie, jakie ona ma łapy. Ona ma po prostu łapy, to jest, kurczę, jakieś brakujące ogniwo między rybą a gadem. Jakie gardło ma! Jakie zęby! Bardzo ostre zęby ma. Coś tam, kurczę, nie przeczytałem. Ogon też ma zarąbisty, okej. Dobra, więc jesteśmy na zewnątrz, mamy zimę, jest zimno. Zaraz my... O, smok leci! Wypierdzielaj! Won stąd! Won! Nie wpuszczamy tu ptaków. Pterodaktylu przerośnięty. O, i tak powinno wyglądać. Imperialista obok rebelianta i trzymają łeb w łeb, w sensie są, no, przyjaciółmi, idą przez świat i kurczę, walczą ze wszystkim. Z całym złem tego świata. No dobra, więc mam iść z nim, czy iść sam? Raczej pójdę z nim, bo też jestem Nordem i raczej jesteś, kurczę, bratem moim człowieku. Wyglądam prawie jak on. Też jest blondynem. Wiadomo, że Nordowie są stylizowani na stylizowani. Nordowie, no to inaczej ludzie ze Skandynawii, no. Z Nord, czyli z północy. I ludzie ze Skandynawii, z Finlandii właśnie mają taką urodę. Taką właśnie mają urodę. A na przykład, nie wiem, ludzie z... No nie wiem, no i innych klas wam nie powiem, bo nie wiem, na czym są, na kim są stylizowani. O, lisek. Ale no wiadomo, że ci Nordowie są po prostu... To Nordowie to Skandynawia. Bleak Falls Barrow. Okej. Ale jednak my tam się przejdziemy, człowieku. Znaczy, bez ciebie się przejdziemy, ale wiadomo, że kurczę, no. A jednak. Jednak Railow, jeszcze nie wiesz o mnie wszystkiego. Kurczę, pan jeszcze wielu rzeczy o mnie nie wie. Okej, więc tutaj sobie weźmiemy... nie wiem, czy kwiatki zbierać. Dobra, na razie nie będę zbierał, potem najwyżej coś wezmę. No to weźmiemy sobie nie złodzieje, nie maga, tylko weźmiemy sobie wojownika. Okej. Stamina odradza nam się... Okej, już, idź dalej. Warrior, good. The stars will guide you to honor your glory. Wiem, człowieku, wiem. Okej, mamy tu ładną rzekę, która na kompie wygląda o niebo lepiej, ale to wiadomo. niestety konsole tej generacji, szóstej generacji nie mają możliwości kustomizacji grafiki, więc cóż, ale trudno, nie no, grafika nie jest taka najważniejsza. Okej, dla mnie nie jest najważniejsza w sumie, no dobra. Teraz
Teraz idziemy z Railoffem do takiej wioski. Do takiej wioski zwanej Windhelm. Jak dobrze pamiętam, to ta wioska nazywa się Windhelm i oczywiście on tam będzie opowiadał, a zresztą za chwilkę wam powiem. Tylko zanim pójdziemy do tamtej wioski, no to przejdziemy... O, what the fuck? Ale się wystraszyłem, ja pierdzielę. Kurde, nawet ich nie zauważyłem. Railoff, czy ty naprawdę jesteś taki ślepy i nic nie powiedziałeś, że mnie wilki atakują? Gdzie on jest? Gdzieś tam poszedł. Tu jest. Schował się w krzakach. Co za Railoff. Dobra, jednak to sobie wezmę, te pelty, te skóry. No i tak, przejdziemy się... O, właśnie konkretnie... Dobra, muszę się cofnąć. Przejdziemy się konkretnie do tej... Dobra, tu jest jeszcze jeden wilk. Przejdziemy się konkretnie do... Wow, skopa dostał. Przejdziemy się konkretnie do tej tutaj kopalni. Do kopalni bandytów w sumie. Znaczy nie kopalni bandytów, tam nie kopie, nie wydobywa się bandytów, tylko kopalnia bandytów w sensie okupowana przez bandytów. O, to miałem na myśli. Kurczę. Dobra, więc mamy tutaj pierwszego bandytę, który nas najpierw ostrzega, a potem umiera. No, i tak powinno pozostać. Widać, że czytałeś scenariusz, więc... Wow! Nie masz gaci, czy co? Człowieku, znaczy orku. Dobra, bandyta, co ty tu masz ciekawego? Masz gold, masz Nordmeat, który mogę sobie od razu właśnie użyć, no i masz to samo w sumie co ja, więc nic ciekawego, jak na razie. Jak na razie mamy armor słaby i w ogóle, ale kurczę, radzimy sobie jakoś i to jest najważniejsze. Dobra, już prawie mamy level drugi i to mi się bardzo podoba. Chociaż chciałbym mieć jakiś 70, ale coś tam... No dobra. Nie no. Jednak trzeba troszkę tutaj pochodzić. Okej, mamy autosaving, spoko. To możemy sobie od razu tutaj zrobić coś takiego, chociaż nie wiem, co to w ogóle jest. Okej, mamy tutaj pułapkę, możemy to aktywować, ale ja sobie tu przejdę. Przejdę sobie dalej, no proszę. Dobra, więc teraz pamiętam, że było tutaj dwóch bandytów, więc ja sobie... What the fuck? Ja pierdzielę. Kurde, ten kretyn idiota pieprzony nie dał mi łuku. No to dupa, no to kurczę, proszę bardzo, walczymy w taki sposób. Proszę bardzo. Proszę, świetnie. Czy ktoś z was ma łuk? Ja pierdzielę. O, Silver Ingot. W sumie właśnie nie wiem, czy przypadkiem nie będę wkładał skille, wkładał te klocki, znaczy te punkty skilli na kowala. Nie wiem w sumie. Zobaczymy jak to będzie. Jeszcze mogę jakieś porady od was poczytać. Jeśli ktoś wie, jak dobrze na przykład, jak dobrą postać zbudować, czy coś takiego. Wzorując się właśnie na tarczy i toporze, czy tarczy, czy coś tam. I łuku. Taka mała hybryda. Okej, jeszcze tu mamy wino. Coś tu jeszcze mamy. Pusta. Tutaj raczej nic. No raczej nic. Dobra, no to wyciągamy. Znaczy wyciągamy. Otwieramy. I znowu walczymy. Chodźcie tu, szmaciarze. Dawaj. Who's that? I'm your motherfucker. I am your motherfucker. To zabrzmiało dziwnie. Oh, Jesus. Dobra. I am motherfucker. I am your motherfucker. Yeah, I am your motherfucker, you motherfucker. Fuck you. No dobra, więc zabiliśmy sobie tych dwóch typków. Jeszcze tutaj, kurczę, będzie kolejny ktoś. Jak dobrze pamiętam. Dobra, to sobie weźmiemy. To możemy sobie sprzedać. To sobie możemy właśnie sobie sprzedać i właśnie to zrobię. Is some other? Yes! Ale kurde, dostał takiego beach slapa z tego. Dostał beach slapa. O, to mi się przyda. Beach slapa z tego. Jak to się kurczę nazywa? Starczy. Dobra, tutaj użyliśmy kija. Znaczy kija klucza. O! No i to akurat jest gówno. Tu coś ciekawego jest? Nic nie ma. Dobra, raczej tutaj już nic. No okej, więc pójdziemy sobie dalej.
No i kurczę, tutaj by się przydał łuk, ale skoro nie mam... What was that? Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Byś ubrała jakiś armor czy coś. Naprawdę mądra jesteś, żeby wyskakiwać do uzbrojonego gościa w samej bieliźnie? No naprawdę. Bitch, please. Okej, okay, weźmiemy sobie chyba... Na razie weźmiemy sobie te orki. O, jeszcze smiting nam wzrósł. No i mamy level up, no proszę. I to mi się bardzo podoba. Mamy level up, więc coś sobie zrobimy. Na przykład, nie, no na razie zrobimy sobie na health, bo ja często zapominam o tarczy, że mam tarczę. I zrobimy sobie na przykład nie light armor, bo raczej jestem nastawiony na heavy armor. Na one-handed, właśnie na one-handed, proszę bardzo, no i świetnie, to mi się podoba, kurde. Okej, okay, chodź tu, przetestuję na tobie mój silniejszy one-handed. To też zabrzmiało dziwnie. Okej, okay. Coś tu masz, o, lockpicka masz i lockpick też mi się bardzo przyda. Okej, okay. Yes, someone's there. I'm here. O, daj mi łuk. Dawaj łuk, dawaj łuk, dawaj łuk. Masz, dzięki, proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja pierdzielę, widzicie jak moja postać się nazywa? Znaczy nie widzicie, o teraz możecie. Widzicie? Znaczy teraz widzicie. To jest moja postać. To jest moja postać. Ja pierdzielę. Więc kurczę... Ale jaja. Więc kurczę, zapomniałem, że tu się też nazywa postać, chociaż to nie ma wielkiego znaczenia. No i w sumie... To wy możecie nazwać. W takim razie wy możecie jakoś nazwać tę postać. Więc no kurczę. Macie szansę. No dobra. W każdym razie, gdzie mam... Aha, dobra. Ale jeszcze zanim tam pójdę, jeszcze mamy tutaj taką przegródkę. O, co to jest? A nie, to akurat nie. To nie jest żaden sekret. Ale tutaj mamy sekret. Mamy Coin Curse 21. No i mamy nowicjusza skrzynkę, którą kurczę oczywiście otworzę za 10 razem. Kurczę, no dawać! O, coś tam idzie. Jest. I to mi się podoba. 50 golda, 4 lockpiki i minor healing. I to jest fajne, to jest fajne. Okej. Okay. Od razu sobie dam... Od razu sobie dam Iron Arrow. Gdzie jest mój łuk? Are you fucking kidding me? Gdzie jest mój łuk? No nie gadajcie, że on wpadł do wody. Naprawdę? Czy ten łuk naprawdę wpadł do wody? Ja pierdzielę, no kiedy? To są jakieś jaja. Kurde. Dobra, jeszcze spotkamy jakiegoś gościa, który będzie miał o wiele lepszy łuk. Niż hunting bow. Znaczy, no właśnie, może będzie miał... Już wiem, kto będzie miał hunting bow. Dobra, spoko. Już jesteśmy w domu. Już wiem, skąd zdobędę łuk. Więc spoko. Okej. Okay. To Skyrim! Ale morda. W sumie to jest hełm jakiś. Chociaż nie wiem. O. But our brethren, the Dwemer, scored the Dedra and mocked our foolish rituals. Digic printers are good like beings that inhabit the plane in Oblivion. Most are considered evil, forcing their worshippers to build their shrines from Julianus is a god of wisdom and logic, usually associated with magic, and is often revered by wizards. Wizard level 80. Jak wiecie, z czego to cytat, to... to jesteście zajebiści. Aha, czyli to... Okej. Railroad już jest tam w domu właściwie, więc my musimy sobie po prostu tak szybko się tam przejść. Co mi się tak szybko zmarnował ten? Naprawdę tak szybko mi się będzie marnował, kurczę... O, Railroad, co ty tak długo szedłeś? Chyba musiałeś coś zjeść niestrawnego, z tego co widzę. A skoro tak długo szedłeś... Naprawdę? Nie gadajcie. Widzicie to? Widzicie to? O, ja pierdzielę, miałem rację! Railroad, ty... Świnio! Mógłbyś się przynajmniej umyć w rzece. Dobra. Dobra, więc tak.
Okej, okay, doszliśmy do wioski pierwszej i to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. W drugim odcinku nie wiem, od czego zacznę, ale na pewno od czegoś zacznę. I tym fajnym szczeknięciem tego pieska kończymy ten odcinek. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Na razie!